pięknie. Monika. Trzeba powiedzieć, no albo homod, albo coś, jak, bo jest więcej koni, mógł przełożyć inny homod, jego to jakbyś przydawił. Bo on po chwili stał i koń jest zdrowy, można jechać zaglądnąć, koń stoi w stajni. W górze odbyło się posiedzenie komisji, która stwierdziła następującą sytuację. Po pierwsze stwierdzono obecność konia Bohuna lub konia Bohun. Koń został przebadany przez dwóch lekarzy weterynarii. Koń jest zdrowy, wszystko jest w porządku. Natomiast od poniedziałku prowadziliśmy czynności wyjaśniające po to, żeby sprawdzić, czy liczba koni, którą dysponują wozacy, zgadza się z tą liczbą, która została nam tutaj zgłoszona do badań. Zawka i dojechać bryczką, jak się w górę idzie. Dokładnie. Powinny tutaj konie stać, czy może jakiś transport elektryczny? Konie okej, niech będą, tak? Bo ci ludzie też muszą na czymś zarabiać, ale niech będzie kontrola, że koń pracuje 3 godziny dziennie i koniec. Nie, mają konie są zwierzętami do pracy. Nie mają pracować, ale w miarę możliwości swoich. I mniejsze wozy. Bo taka masa, kurczę, jak ci wsiądzie naprawdę 120-kilowych ludzi, 10, to naprawdę one nie wytrzymają, nie? Liczba koni się zgadza, natomiast nie zgadza się konkretny egzemplarz konia, to znaczy został zgłoszony do badań koń Cygon, którego nie ma w stajni, natomiast zastępuje go koń Banderas. Z informacji, jakie przekazał nam wozak, Cygon, został sprzedany w czwartek. Wozak nie wie, gdzie w tej chwili koń się znajduje. Podał nam jedynie numer telefonu do handlarza koni, bo koń po prostu został sprzedany pośrednikowi. Próbowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, jakie są losy tego konia. Ten pan nie chciał z nami rozmawiać. W sytuacji zawiadomiliśmy policję, nie zawiadomiliśmy jeszcze, ale zawiadomimy policję o tej całej sytuacji i zdamy relację, no po prostu, żeby policja pomogła nam ustalić, jaki jest stan faktyczny, co się stało z koniem i czy tutaj dochowano wszystkich formalności, jeżeli chodzi o samą kwestię sprzedaży konia. A jak pewnie znamy mu to... Że prawie 19 lat, woziliśmy po 20 osób, wozimy teraz po 14. Mamy zmianę koni. Konie tylko raz idą do góry. Z powrotem wracają, tu przeprzągamy, możecie iść zobaczyć. I nie jest obciążony. Nie, to nie jest prawdą absolutnie, że konie są obciążone. A więcej na temat nie będę rozmawiał. Ponieważ zachodzi tutaj podejrzenie, no, takie, że to, o czym ja Państwa informowałem w poniedziałek, oczywiście opierając się na zeznaniach wozaka, że te zeznania nie były prawdziwe. My nie wiemy, jak było tak naprawdę i czy to wszystko jest zbieg okoliczności, czy nie. Natomiast do wyjaśnienia całej sprawy zawieszamy licencję tego wozaka. No i nie będzie mógł wykonywać czynności.